Na boisku w Chorzowie Chris Wood z najwyższym i zarazem najlepszym strzelcem Mariuszem Mizgałą. Wśród piłkarzy z Myszkowa większość grała już na boiskach ekstraklasy. Czy Chris Wood mierzy w pierwszą ligę? Uważam, że jeszcze za wysokie progi są to. Chociaż no, nie odstajemy poziomem od takich zespołów, które są przed nami. I uważam, że, no, że będziemy chcieli grać jak najlepiej. Chorzowski Ruch grał z Chris Wootem osłabiony brakiem kontuzjowanego gęsiora, ale za to w nowych, pasiastych koszulkach. To jest powrót do tradycji, ponieważ kilkadziesiąt właściwie lat temu Ruch grał w takich strojach. No i my od kilku meczów już również gramy w takich koszulkach w pasy. Spadając z ligi zakładaliśmy od razu, że ma być to krucjata bardzo krótka i musimy w następnym sezonie powrócić do pierwszej ligi. No a czy nam to się uda? Dzisiaj się przekonamy, ponieważ mamy bardzo ciężki mecz z wymagającym przeciwnikiem i będzie to pewnego rodzaju sprawdzian i jakiś tam etap do ligi. W 36 minucie spotkania Mirosław Bąk zdobył prowadzenie dla Ruchu. Przez 5 lat ten doświadczony piłkarz grał w Grecji i teraz po powrocie jest mocnym punktem zespołu chorzowskiego. Była to 7. bramka tego zawodnika w tym sezonie. Zachował się jak doświadczony, rutynowany zawodnik, odwrócony tyłem do bramki, zdołał zaskoczyć Scholza. Na początku drugiej połowy Mariusz Mizgała zdobył wyrównanie. Była to 9. bramka piłkarza Myszkowa w tym sezonie. Sędzia meczu, Dymek z Wrocławia, był tolerancyjny. Piotr Rowicki, faulowany, potem ryzykując, sam wymierzył sprawiedliwość. Bez konsekwencji. Wyglądało, że zachowałem się jak straszny brutal. No ja wiadomo, no, może nie zrobiłem tego zbyt... No to była zbyt pochopna decyzja moja, no zgadzam się z tym. No nie po sportowemu się zachowałem, przyznaję się i trochę jest mi żal. Piotr Rowicki po meczu wygląda, jak gdyby brał udział w walce bokserskiej. No nie była to walka bokserska, tyle że to mecz jak może derbowy, czyli to jest walka do upadłego. A więc takie wypadki się zdarzają, że są kontuzje twarzy, nie tylko samych nóg. Chorzowianie przeważali, mieli więcej sytuacji strzeleckich. Najpierw Rowicki trafił w poprzeczkę, a następnie Śrutwa w słupek. Ruch dotychczas nie stracił na własnym boisku punktu, gromiąc przeciwników. Tym razem musiał zadowolić się remisem 1-1. Pasa zwycięstw została przerwana. Oto czołówka grupy pierwszej, drugiej ligi na pierwszym.